Panie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, aby podsumować pierwszy kwartał 2017 roku. Na co chciałby pan zwrócić szczególną uwagę inwestorów? Przede wszystkim na to, że był to bardzo dobry kwartał. Zarówno operacyjnie, jak i pod względem finansowym. Był to najlepszy kwartał pod względem wolumenów produkcji energii elektrycznej od 5 lat. Głównie ze względu na zakończenie programu modernizacji bloków elektrowni Bełchatów, co pozwoliło na istotny wzrost produkcji z węgla brunatnego. Dodatkowo uruchomienie nowego bloku gazowo-parowego w Gorzowie pozwoliło nam na wyprodukowanie niemal 1 terawatogodziny energii elektrycznej z gazu. Miało to oczywiście wpływ na wyniki finansowe. EBITDA pierwszego kwartału to niemal 2 miliardy złotych. To bardzo dobra wiadomość. A jak wygląda realizacja projektów inwestycyjnych Grupy PGE? Nadal dobrze. Zaawansowanie budowy w Opolu przekroczyło 75%. Montaż urządzeń bloku numer 5 jest zaawansowany. W zakresie bloku numer 6 kontynuowany jest montaż turbozespołu. Wkrótce rozpocznie się również wznoszenie płaszcza chłodni kominowej dla bloku w Turowie. Zgodnie z planem chłodnia kominowa osiągnie swoją docelową wysokość pod koniec 2017 roku. Kontynuujemy również inwestycje w segmencie dystrybucji. Jest to głównie praca organiczna o relatywnie dużym stopniu rozproszenia w terenie naszej sieci, dzięki czemu będziemy w stanie realizować usługi o lepszej jakości i niezawodności, jednocześnie umożliwiając przyłączanie nowych odbiorców. Wygląda na to, że Grupa PGE jest bardzo aktywna i zmienia się. Tak, to prawda. Dodam, że flagowe projekty inwestycyjne, które z łatwością przykuwają uwagę wszystkich obserwatorów, to nie wszystko, nad czym pracujemy. W pierwszym kwartale ukończyliśmy projekt budowy bloku elektrociepłowni w Gorzowie, a w Rzeszowie realizujemy projekt instalacji przetwarzającej odpady komunalne. Pracujemy nad wydzieleniem segmentu kogeneracji, chcąc umożliwić bardziej dynamiczny rozwój w segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej. Pracujemy nad rozwojem nowych technologii i modeli biznesowych. Rozpoczęliśmy współpracę w zakresie oferowania usług zarządzania popytem, tzw. DSR. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych pod marką PGE oprócz Łodzi staną również w Krakowie. A to nie koniec naszych inicjatyw. W kolejnych kwartałach będziemy mieli do przekazania więcej szczegółów w zakresie kolejnych projektów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.